Zatem w tym filmie pokażę, jak zautomatyzować proces dodawania nowych kontrahentów w SAP Business One na podstawie danych online z bazy GUS oraz jak sprawdzić wiez, VAT aktywny czy białą listę. Kartotekę kontrahenta mogę dodać na dwa sposoby: w elektronicznym obiegu dokumentów lub bezpośrednio w SAP. Pokażę przykład. Załóżmy, że faktura od dostawcy trafia do naszego systemu obiegu dokumentów w postaci skanu lub wydruku w formacie PDF. System obiegu dokumentów wyposażony w mechanizm OCR, czyli mechanizm rozpoznawania tekstu, sprawdza, że takiego dostawcy jak firma Altap nie ma w naszej bazie danych. Aby dodać firmę do systemu SAP, mogę pobrać dane online z systemu GUS-u, wpisując NIP firmy i automatycznie założyć dla tego dostawcy kartotekę w bazie danych systemu SAP. Drugim sposobem jest dodanie kartoteki bezpośrednio w systemie SAP. Podobnie otwieram kartotekę klienta, wybieram typ dostawcę lub odbiorcę, wpisuję numer NIP i pobieram dane online. Automatycznie został uzupełniony adres dostawy. Podsumowując, kartoteka klienta w systemie SAP zakłada się automatycznie po podaniu numeru NIP i pobraniu danych online, zarówno w momencie wprowadzania faktury zakupu do elektronicznego obiegu dokumentów, jak i bezpośrednio w systemie SAP Business One. Po założeniu kartoteki dostawcy, korzystając z danych online, mogę również sprawdzić, czy ten kontrahent jest na liście wiez. Korzystając z danych online, mogę sprawdzić, czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT. Otrzymuję komunikat, że podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT. I kolejna funkcjonalność, czyli możliwość sprawdzenia, czy kontrahent ma konta na białej liście. W międzyczasie pokażę, że w tej chwili nie są wprowadzone numery rachunków, na które można przygotowywać przelewy dla tego kontrahenta. Sprawdzam białą listę. Podaję datę sprawdzenia, na którą ten raport ma zostać przygotowany. Otrzymuję listę wszystkich rachunków bankowych tego kontrahenta, na które mogę zlecić płatność w momencie otrzymania faktury. Podczas przygotowywania paczek zapłaty również będzie sprawdzany numer konta białej listy. Dodam te wszystkie rachunki do kartoteki kontrahenta. Dodane zostały trzy rachunki. Pierwszy na liście to rachunek główny. W momencie przygotowywania rekomendacji do płatności, czyli paczki przelewów, wszystkie rachunki kontrahentów, które zostały podane na fakturach VAT, są weryfikowane z białą listą. Jeżeli przy rachunku kontrahenta występuje znak wykrzyknik, dostaję komunikat „brak konta na białej liście”. Wówczas unikam płatności na rachunek niebędący na białej liście. Na zakończenie robię raport wiez. Widzę datę i godzinę sprawdzenia tego kontrahenta. Podobnie jest z raportem aktywnego VAT-u. Dostaję informację, kiedy dany kontrahent został sprawdzony. I podobnie jest w przypadku raportu białej listy. Widzę godzinę i datę sprawdzenia rachunków bankowych oraz jakie rachunki na tej liście się znajdują. Zatem w SAP Business One mogę pobrać dane online i automatycznie założyć kartotekę klienta, sprawdzić dane wiez, wykonać raport sprawdzenia wiezu czy VAT-u aktywnego, czy sprawdzić rachunek kontrahenta na białej liście. Dzięki temu unikam pomyłek związanych z płatnościami na rachunki nieuwzględnione na białej liście. Kolejną funkcjonalnością dotyczącą pracy z danymi online jest możliwość założenia kartoteki kontrahenta, podając numer NIP lub REGON. Ja podam NIP. Znajduję kontrahenta, decyduję, czy ma być to kartoteka dostawcy, czy odbiorcy. Wybieram z listy dostawcę,
i dodają kontrahenta do bazy danych. Automatycznie zostały uzupełnione dane teleadresowe tego dostawcy. Kolejną funkcjonalnością jest możliwość aktualizacji danych online zarówno dla całej bazy danych, czyli wszystkich dostawców i odbiorców, jak też dla wybranych grup, które możemy filtrować według różnych parametrów i na tej podstawie sprawdzać, czy aktualizować dane online. Wybieram odbiorców, dla których chcę sprawdzić poprawność kartotek i pobieram ich dane online, aby zaktualizować je z danymi z bazy GUS. Po weryfikacji widzę, że jedna z kartotek, zaznaczona na czerwono, jest niezgodna z danymi GUS. Mogę porównać dane z kartoteki tego kontrahenta z danymi GUS i wybrać te dane, które chcę zaktualizować. Kolejną funkcjonalnością jest walidacja online NIP-u. Weryfikuję NIP-y dostawców czy odbiorców w mojej bazie. NIP-y zostały zwalidowane. Jeśli występują różnice, mogę je wyświetlić. I ostatni element, który chcę w tym filmie pokazać, jest nim pobieranie białej listy online. Mogę to zrobić również dla całej bazy danych, bądź też zawęzić kryteria wyboru przy użyciu filtrów. Ja masowo zweryfikuję NIP-y moich kontrahentów i pobiorę konta białej listy. Dostaję raport sprawdzenia wszystkich rachunków dla kontrahentów, których wybrałam. Mogę te rachunki zapisać na kartotece kontrahenta. W tym miejscu mogę zaznaczyć konta i dodać je do kartoteki kontrahenta. Wybieram dwa rachunki bankowe Poczty Polskiej i dodaję je do konta kontrahenta. Zapraszam do kontaktu z nami, subskrybowania naszego kanału na YouTubie i śledzenia nas w mediach społecznościowych. Ale przede wszystkim zachęcam do bezpłatnego testowania naszych rozwiązań i umówienia się na prezentację online systemu SAP Business One. Link do kalendarza rejestracji znajduje się w opisie pod filmem.